Putin rozmawiał z Łukaszenką. Pojawiły się zarzuty wobec Polski, sytuacja na granicy. Putin rozmawiał z Łukaszenką. Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka omówili w piątek przez telefon sytuację na granicy Białorusi i Unii Europejskiej, poinformowała służba prasowa prezydenta Rosji. Jak podano w komunikacie, kontynuowano rozmowę na temat sytuacji migracyjnej na granicy Białorusi z krajami Unia Europejska. Obaj liderzy podkreślili ważność nawiązania współpracy Mińska i Unia Europejska w celu uregulowania problemu. Z komunikatu wynika, że Łukaszenka poinformował Putina o krokach podejmowanych przez Mińsk na rzecz deeskalacji kryzysu i udzieleniu pomocy humanitarnej migrantom, a także o rozmowie telefonicznej z P.Ojciec kanclerza Niemiec Angelą Merkel. W komunikacie przekazano ponadto, że wyrażone zostało poważne zaniepokojenie działaniami polskiej strony, której liderzy Rosji i Białorusi zarzucili niedopuszczalne i brutalne działania.